Tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Yoho Brewing, czyli Yona Yona Ale. Przez to piwo zawsze myślałem, że ten browar się nazywa Yona Yona, natomiast nie. Jakoś nie udało mi się odczytać tutaj tych informacji, które tu są napisane. Więc tak, 5,5% alkoholu. No i co? I jest to ale, no American Pale Ale, uważone w browarze Yoho Brewing w Karuizawa w Nagano. Tutaj nagrodzone jakąś nagrodą. Tak jak mówiłem, jest to jeden z takich najbardziej, największe sukcesy święcących browarów kraftowych w Japonii. No, to bym musiał tak nalewać, żeby było widać ten puszkę. Dobra. Barwa bursztynowa. Delikatnie opalizująca. Bursztynowa, ciemnobursztynowa w zasadzie. Taka czerwona, rzec można, no szczególnie w tym szkle. No ciemno, ciemny bursztyn. Albo bursztyn, bo tutaj jest duża średnica szkła. W aromacie powiem, że pachnie po angielsku, czyli sporo słodów karmelowych. Lekka chmielowość i spora miodowość. Nie wiem, czy to już jest po prostu starość, wychodzi. Tutaj jest napisane, że 14-12, więc zakładam, że ono ma datę do grudnia. No, nie jest to na pewno najświeższe piwo, no ale kupiłem je we wrześniu, więc też bez przesady. Półtora miesiąca minęło. Zdecydowanie miodowo-karmelowe. Z nutą żelazistą, metaliczną. Nie, chyba nie. No, do Aoni nie ma startu. To znaczy tak, goryczka średnia do niskiej. Nie jest aż tak mulące, jakby się mogło wydawać, ale jest mocno karmelowe. Jest właśnie takie, tak jakby utlenione w taki sposób właśnie miodowo-karmelowy. Bardzo ładny lacing tutaj, naprawdę. To robi wrażenie, bardzo ładnie. No ale aromat nie powala. Karmelowy. Karmel, karmel, karmel. Być może ja z tym American to trochę na wyrost powiedziałem, bo być może to było, to miało być właśnie pale ale takie, takie w stylu angielskim. No w każdym razie szału nie robi. Szału nie robi. A oni zdecydowanie lepsze. Spróbowałem sprawdzić, co jest ta Yona Yona. Nie wiem, czy to nie jest coś z księżycem związanego, bo oni tutaj pokazują właśnie to trochę wygląda jak jakiś księżyc i tutaj też takie jakby poszczególne fazy księżyca. Ale nie wiem, to może być nadinterpretacja z mojej strony. Piwo co najwyżej ok, a raczej bym powiedział, że przeciętne, rozczarowujące. Wasze zdrowie. Kanpai.